Siemaneczko, w ósmej części Let's Play The Walking Dead, sezon drugi oczywiście, mamy problemik, bo akcja z zombiakami się szykuje. Clementine, are you okay? Co ma? O nie. No nie, to już wiemy kto to, oczywiście, że tak. No, w poprzednim odcinku był zwiad. A teraz mamy... No. Tak jest, jest nasza narkomanka. Ciekawe, czy jest reszta ekipy z tego DLC? Where's Rebecca? Carver. It's nice to see you too. Co jest tutaj grane? Inside. It's you. Keep moving. Mówiłem, że nie można jej ufać. Możesz w mordę. Oczywiście nie mamy żadnej broni, nie? Dobra, ale... Look at this place. Jeszcze brakuje Kenny'ego, Luka i Nika, tak? No i nie wiedzą, że my tutaj się kitramy. Believe this fucking place, Bonnie? Power and everything. A lot of windows, though. It's fucking huge. Bill's gonna hate it. Now the rest of them could be anywhere. Mhm. Czyli wiedzą, że kogoś... No tak, w sumie wiedzą, że brakuje Alvina, Rebeki i tak dalej. Man, how the fuck are we gonna cover these guys and look for them too? Johnny, cover that window. Zdradziecka. Morda. Znaczy zdradziecka, no robiła rozkazy, no pieprzona. Może ci, co zostali przy ognisku w tym DLC, to są szczęściarze, że nie dołączyli do grupy Carvera. Czyli ten hippies i ten chyba studenciak, nie? Czarnoskóry. Listen, I'm only gonna ask you once. Where's Rebecca? Sarah, look at me. It's gonna be okay. Rebecca! Rebecca! Kurwielu. Our baby deserves to be raised in a place of safety. I know you're out there. And Alvin, and Luke, and the girl. This is real Schlack. Simple. You want this over quick. You all play nice. And show your faces. Please. He'll kill him. No, Alvin. We gotta go down there. I can't do that. Wiedziałem, że to dziecko może być Carvera. You need a doctor. No. Where's Luke and Kenny? We have to help Carlos. Only way to help him is to do what the man says. What about Luke and Kenny? Look at those guns. If he starts shooting and people are gonna die on both sides. Jezus, kurwa, kolejny palec. Find Luke. What the hell is she gonna do? And you heard him? Carver knows she's with us. Just stop! Don't hurt my dad, please! We're going down there. He'll kill you. Fuck you! Shoot him! Somebody just shoot him! Clem, go get help. He'll kill him, Beck. He'll do it anyway. I'll find Luke and Kenny. Stay here. God damn it. Never did listen. Hurry! Dobra, musimy spróbować, inaczej będzie po nas, jak się poddamy. Nie, Jezus. On chce mu ucho obciąć, czy podciąć mu gardło?
To na oczach córki? Kurwa, jest gorszy niż Negan. Ale na pewno nie jest taki sprytny i zaraz źle skończy obesraniec jeden. Musimy go zastrzelić. Jak wygląda tu sytuacja? Clem! Dobra, nasi są. Okej, okay, musimy kucnąć chyba. Dobra. Ostrożnie. Co jest? Kurwa, obcina mu pewnie ucho. Where's Luke? Hell, I don't know. He was whining about something or other, so I told him to take a hike. Szlak by to. Nie wiem w końcu, czy obciął mu to ucho, czy nie. Fuck you, Bill. Looks like they got everyone. Who are these guys? Can we take them? Ryzykowna sprawa. No. Nie, będzie krwawa łaźnia. Żeż, kurwa, Kenny! A nie, tam nikt jest. O, żeż w mordę. Kenny. But you ain't leaving me much choice. So here's what's gonna happen. I'm gonna march another one of your friends out here, and I'm gonna put a bullet in the back of their head. Or you can give up now. Your choice. Motherfucker. Kurwa, Kenny, mówiłem. Dobra, mamy jakiś plan? Na razie to do dupy jest twój plan, Kenny, tak ci powiem. Zginął porządny człowiek, naprawdę. No nie, no nie trafisz stąd. Już wystarczy. Can't just give up. Kenny, he'll keep doing this. Think about Sarita. No właśnie, do cholery. Zastanów się, co wyprawiasz. We're coming out. Gdzie jest Luke? Let's go. Where's Luke? Finally cut and run, huh? Why am I not surprised? I warned you. I warned you not to follow him. Look where he's led you. But you're safe now. We're going home. As a family. All right, round him up. We're heading back to camp. Jak to do obozu? Kurwa. Ciekawe, czy Walter był do uratowania. W mordę. No. Tak czułem, że teraz będzie koniec. No dobra, będzie krótszy odcinek, nic. Poprzednie były dłuższe. Son of a bitch would have shot Walt no matter what we did. Well, I ain't going out like that. Not without a fight. No. I know. Folks are sore over what happened. But let's remember, these are our brothers and sisters, and they all have a vital role to play in this community. They strayed from the flock, yeah. That don't mean they can't
earn their way back into the fold. I don't mean we can't find it in our hearts to forgive them, knowing full well those who choose not to accept our love surely wish that they had. A storm is on the way. A ciekawe, gdzie jest reszta ekipy z tego obozu. Czy ten drugi, co tak często był pokazywany obok Carvera, to był ten Vince? Czy nie? Cholera wie, już nie pamiętam. Dobra, zobaczmy decyzję. Friendship. No tak, połowa, no tak, no nasza przyjaciółka od serca. No, połowa graczy na to, nawet troszkę lepiej. Zostali z Kenem. No nie dziwię się, że większość graczy została z Kenem, chociaż widzę, że będzie z nim problem. Jednak się zmienił. Chociaż zawsze był dość porywczy. Pamiętamy na farmie kanibali, co zrobił temu staruszkowi, co dostał zawału. Znaczy staruszkowi, no wiecie o co chodzi. Powiedz prawdę. No. Ciekawe, jakbyśmy skłamali, to może to by się mogło inaczej zakończyć. On mógłby ukatrupić wtedy Nika. Przekonaliśmy tak, Waltera do... żeby wybaczył Nikowi. To dobry chłopak, ale idiota i jest porywczy, bez sensu. No tutaj większość ludzi chciała zostać, no tak, żeby ratować Carlosa, ale z drugiej strony, kurwa, przez Kennego z... Kenny, mówiłem mu, żeby nie strzelał. Szlak by to. Podjął niepotrzebnie tą decyzję. Jeszcze jakby miał na czystej linii strzału do tego Carvera, no to okej, ale jakiegoś pionasa zabił. Dopiero by była historia, jakby wyciągnął tą dziewczynę Kennego i ją odstrzelił. Dopiero byłaby masakra. Luke to jest nasza ostatnia nadzieja. Ale i tak trafimy do obozu. Czyli znowu się cofamy, nie? Szlak by to. Plus jest taki, że będzie okazja na pewno w tym obozie. Bo mają problem z zombiakami, nie? To jest pewnie jakieś centrum handlowe albo jakiś wielki sklep wielkopowierzchniowy. Czyli może być dobrze zaopatrzony, ale no, zombiaki to zombiaki. Druga sprawa, ciekawi mnie reszta osób z ogniska, którzy zostali zwerbowani. Na razie wiemy tą rudą. Jeszcze kto tam powinien być? No ten właśnie, Vince. Nie pamiętam, czy to jak on... czy to był on tam przy tym Carverze, czy nie? I jeszcze ta z siostrą. Bo został ten hippis przy ognisku i ten studenciak. No. Ciekawe. Ciekawe, jak to się dalej potoczy. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, delikatnie mówiąc. Sytuacja się mega skomplikowała. Straciliśmy dobrego człowieka. Chociaż go nie znaliśmy, ale no to sam fakt, że wybaczył Nikowi. Znaczy wybaczył, nie chciał go rozwalić, no to dużo o nim mówi. Teraz jeszcze Kenny, coś czuję, że Kenny trochę zwariuje przez to, że no strzelił i przez to potem zginął Walter. Niedobrze, niedobrze, Kenny... trzeba będzie nad nim popracować, no. Za szybko działa. Najpierw powinien pomyśleć, potem dopiero działać. I to jest jego problem. Chociaż z drugiej strony, tak jak mówiłem wcześniej, no wcześniej też był taki. Sytuacja się skomplikowała. Taki trochę Negan, nie? Ze zbawcami. Ciekawe, jak on nazywa swoją grupę, może też zbawcy. No ale Negan źle skończył, znaczy przerżnął, ale dobra, mniejsza z tym, może ktoś nie, nie no, kto nie oglądał serialu, każdy na pewno. Oj, shit. Dobra, te napisy jeszcze długo będą trwać.
Że zaraz w sumie normalny odcinek się zrobi, a mówiłem, że będzie krótszy, a tu... Chyba nie. Chyba nie. Zaraz zobaczymy. Długo. Naprawdę długo, no come on. Aż tyle osób pracowało nad tym odcinkiem. Okej. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Kolejny epizod zaczniemy w następnym odcinku. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Mam nadzieję, że Kenny znowu nie zwariuje i najpierw pomyśli, zanim coś zrobi. Musimy go pilnować i mam nadzieję, że Luke nam w tym pomoże. To tyle, także trzymajcie się, do następnego, na razie.